Możemy proszę zamknąć przejazd? Zamknąć przejazd. Przyjąłem. Szanowni Państwo, 23 listopada 2024 roku. To nie tylko przedostatnia sobota miesiąca i ostatnia sobota tygodnia, to również ten dzień, gdy w parowozowni Jarocin odbywają się coroczne katarzynki. I jeszcze nie tak dawno temu taka sama sobota była moją pierwszą wizytą w tym miejscu, a dzisiaj? No właśnie. To, co się tutaj w tym momencie dzieje, no Dante by nawet tego nie opisał, jak można się tutaj rozpanoszyć. Tu jakieś kable, tam silnik w przejściu, guzików z wind tyle, że wszystkich naraz to nawet nie da wcisnąć się. Sieć telefoniczna, z której nawet na miasto się nie wyjdzie. Oj, proszę Państwa, to co tu się dzieje... Pierdzi. No to się nawet fizjologom nie śniło. Taka tutaj była zadyma. I to, proszę zobaczyć, że dosłownie. A wszystko tylko dlatego, że to nie gdzie indziej, a właśnie tutaj dostałem zielone światło, by przywieźć kilka swoich zabawek i móc je osobiście pokazać innym. Na początek jednak proponuję kilka migawek z przygotowań. Problem jest, bo się spaliła żarówka i teraz wszystkie świecą oprócz jednej dziesiątki. No to, o jest. Teraz się świecą wszystkie. I teraz winda sobie urwała kabel, bo przestała świecić. O. O i teraz dobra. Świeci się. Teraz zrobię tak. O, i teraz działa. Wszystkie przyciski się teraz będę zahaczyła. O, to się pewnie ten, patrz, bo ona z prowadnicy teraz wyleciała. O, no te prowadnice to są tak dość miękko. Niepowalowana. Amelinowa. Amelinowa. Spadła? No, spadła. Dobra, to się jeszcze znajdzie. Katarzynki w tym roku są trochę za wcześnie, więc jeszcze nie jest pomalowane. Niestety nie ma z nami Kacpra, który to malował. Chociaż no, ty trochę też szlifowałeś, to przynajmniej tutaj kolega też się przydał. To by nam opowiedział trochę więcej. To twój tata nam ładnie pospawał dziury wszystkie. O. No i panie drużniku, zapraszamy do korby. Myśleć, że naszli nowe czasy, przychodzi drużnik i po robocie. Ja w tym roku nawet postanowiłem zrobić instrukcję, bo na festynie ludzie, tak, po pierwsze podnoszenie, nie, wybieranie numeru i potem podnoszenie słuchawki, nie czekanie na sygnał zgłoszenia, a jeżeli już ktoś potrafił dobrze dzwonić, to zawsze dzwonił na swój własny telefon, no bo była kartka z numerem naklejona, no to gdzie dzwonić, tak? Więc teraz powstała piękna instrukcja. To jest moja pierwsza centrala telefoniczna w wykonaniu takim, prawda, tradycyjnym, klasycznym, a nie elektronicznym, jaką w życiu widziałem. I jest to jednocześnie moja własna, więc o czym my tu w ogóle mówimy? Tak. Halo? Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja poproszę kebaba. O, nie mamy kebaba.
Żaba zżarła. Wy nie macie fałdzonki, do widzenia. Żaba zżarła, teraz przez telefon mi pokaże. Dobrze, to do widzenia. Dobra. Jak Państwo widzieli i słyszeli, mój telefoniczny i windowy złom ma zaszczytne towarzystwo w postaci jednego z ciekawszych elementów ze zbioru parowozowni. Rogatki mechanicznej. Co prawda w trakcie Katarzynek jeszcze nie pomalowanej, ale zanim ten film się ukaże, pewnie będzie już pokryta ostatnią warstwą farby. A przecież, jak nie wszyscy wiedzą, najważniejsze jest czerwone światło. Tutaj parowozownia służy zestawem sygnalizatorów przejazdowych i klasycznym dzwonem KLD. Choć te akurat mieliśmy już okazję premierowo poznać na wiosennym festynie. A łączność telefoniczna? No cóż, w zasadzie to już trzeci raz, gdy ta będąca niehistoryczną i amatorską próbą imitacji klasycznej techniki łączności centrala posłużyła jako atrakcja dla zwiedzających. Udowadniając przy okazji, że dobrze wyczyszczone styki przy montażu niezawodnie spełniają swoją rolę i to pomimo pracy od święta. Czy to pogrzeb zarabowy? Nie, to zarabowy pogrzebowy. Ciekawe, ilu konserwatorom wind z lenistwa niezakładającym chroniących od tłustego kurzu pokryw na przekaźniki zwija się właśnie z zaskoczenia wąs pod nosem. 3, 4. Ale teraz nie o tym. Wąsa czas zwinąć, ale z pecą od central. Lub w zasadzie to chyba przeciwnie. Zwiną to się oni cali, ale ze śmiechu i do tego mnie zaraz tym śmiechem zabiją. Jakikolwiek będzie tego skutek, posłuchajmy chwilę moich farmazonów o tej wyssanej z palca imitacji centrali telefonicznej. Bo centrala ma tylko jeden układ liczący impulsy z telefonu. Czyli jak zero wykręca, którego nie ma na żadnym numerze, ale to widzimy przekaźniki, które nam... Aha, jeszcze raz. Liczą cyfry. Czyli tak jakby to była krzyżowa, to powiemy, że ma jeden rejestr. To jak podniesiemy słuchawki, mówiąc potocznie, więcej niż w jednym telefonie naraz, to jeden telefon uzyska dostęp tutaj, a drugi, sorry, winę, to musisz poczekać, nie ma sygnału. Ale jak już ten pierwszy telefon... Daj, wykręcimy gdzieś numer. 2-8? 2-8. To teraz możesz podnieść drugi i już kręcić kolejny numer. Tak? Tak. I teraz już... Tak jak w typowej centrali krzyżowej możemy powiedzieć, że to jest namiastka rejestru, przy czym nie w pełni, bo on tylko zlicza, ale nie magazynuje tych cyfr. A drugi problem w tej centrali, jeżeli chodzi o pojemność łączy, jest taki, że mamy 18 linii, ale mamy tylko 3 układy, które realizują nam połączenia, więc możemy naraz 3 rozmowy prowadzić. Jeden numer naraz wybierać, po wybraniu pierwszego następna osoba może wybrać kolejny. Po wybraniu kolejnego trzecia osoba może wybrać kolejny i koniec. Nie ma już więcej torów rozmównych, czy jakby to w niektórych centralach byśmy powiedzieli układy sznurowe. Kiedyś centrale były, pani siedziała i wtykała sznur. Nie mówiło się kabelek, tylko mówiło się sznur, tak jak sznur od żelazka. Więc potem jak weszła centrala automatyczna, to było najprościej powiedzieć, że ten układ, który zastępuje ten sznur, nazwiemy układem sznurowym, przynajmniej ja tak to rozumiem. I musimy mieć możliwość zadzwonić na każdy telefon, na który chcemy, więc 9 przekaźników w każdym takim zestawie to jest jakby wybierak liniowy. I on nam zestawia połączenie do telefonu, w którym dzwoni dzwon. Natomiast kiedy ja podnoszę słuchawkę, to działa nam coś, co w Strowderze jest szukaczem liniowym, czyli przyłącza nam telefon do któregoś z tych 3 układów sznurowych. Tu jest na zielono pomalowany układ, który jakby szuka, kto podniósł słuchawkę. Szuka też, który z tych układów jest wolny i potem mówi ty, ty albo ty, telefon spod numeru tego i tego podniósł słuchawkę, podłącz się do niego. No i teraz na przykład tu zadziałały te 2 przekaźniki i one swoimi zestykami doprowadziły połączenie do tego kabla i ten telefon jest teraz połączony do tego układu i słychać. Nie wiem, czy mikrofon złapał. Słychać sygnał zgłoszenia i możemy sobie wykręcać numer. O, nie wykręcałem, czasówka w tym momencie zrzuciła połączenie, bo nie wiem, jakby komuś telefon spadł, to jest zabezpieczenie na to. Zasadniczo to nie ma konieczności, żeby każdy układ sznurowy miał możliwość przyłączenia się do wszystkich telefonów, które rozpoczynają rozmowę. Więc w tej centrali jest zrobione w ten sposób,
że każdy z tych układów obsługuje 2/3. Mamy wszystkie telefony podzielone jakby na 3 grupy i każda z tych grup ma dostęp tylko do 2 z tych 3 układów rozmównych. Więc jeżeli podniesiemy jedne 3 słuchawki, to zestawimy 3 rozmowy, ale jeżeli podniesiemy inne 3, zależy jak się trafi, no to się okaże, że po wybraniu drugiego numeru trzeci telefon nie dostaje sygnału, dopóki ktoś poprzedni nie odłoży swojego mikrotelefonu. Więc ten fachowo mikrotelefon, potocznie słuchawka, ale tak samo jak nikt nie mówi chłodziarka, tylko mówi lodówka, tak my też będziemy mówili, że to jest słuchawka. Dzwoń na 17. Tam, z daleka. Dzień dobry, Kotłownia, słucham. Dobrze słychać, wszystko ok. Dziękujemy. Jakby pan poszedł na automatykę, to by pan wiedział, że to jest przetwornica sygnałowa od blokady liniowej. Tak jak na aparacie blokowym starym to się klawisz i... No. To na przekaźniczkach blok PO, KO, POZ się wciskało guziczek, a tam gdzieś w przekaźnikowni sobie przetwornica ruszała i ona robiła prąd, żeby w aparacie blokowym bloki się blokowały. Voilà. No, tylko że ona jest na 24 V. Do wyboru mamy jeszcze po niemieckie na 137, no to już w ogóle chyba lepiej użyć taką. A zasilanie 48, więc w szereg dostała opornik. Akurat taki miałem pod ręką. Proszę Państwa, ta makieta, co na wiosnę fochy miała, w Katarzynkę dla odmiany, kabla sobie nie urwała. Z maszynowni pozyskane licencyjne sterowanie. Można windę psuć do woli i nic złego się nie stanie. Choć na dworze było zimno i kałuże zamarzali, byli tacy, co zbyt goszczy w tą pogodę przyjechali. I z Legnicy, z Tczewa nawet, oraz pewien gość z Piotrkowa. Cel ich jeden zmotywował, to jest technika dźwigowa. O Sergiuszu nie wspomina. To jest postać honorowa, bo kabelki ze mną spinał, na pochwałę zapracował. Ja bym chciał z tego miejsca temu panu tutaj podziękować za to, że chętnie dzisiaj wstał o godzinie... Za 15, szósta. Za 15, godzina nieprzyzwoita. Zaiwaniał pieszo, bo tramwaje w Łodzi stwierdziły, że nie przyjadą na przystanek, zostałem, a potem go wyprzedziły. A potem mnie wyprzedził, tak. Zostałem oszukany. Więc przez tramwaj, myślałem, że chory będę, bo biegłem na ten i kolejny poziom. Przybył na miejsce, jest tutaj już po raz kolejny, bo też był tutaj kiedyś, jak żeśmy tego Leonarda przywozili. Tak, i w maju... A nie, ty nie przyjechałeś, nie, bo ty z nami targałeś tam na miejscu. Tam targałem, a tu byłem, jak żeście tam ten parowóz piaskowali, malowali... Tak, ale chodzi o to, że żeś nam go ładował na ten... Tak, ale tu nie przyjechałem z Leonardem, jestem tu ogółem trzeci raz, drugi raz na jakiejś... I teraz pierwszy raz jesteś, jak makieta działa, a nie ten... Znaczy wtedy też działała, tylko się kabel odłączył. W tym roku jest wszystko prawie dobrze, tylko nakrętek zapomniałem zabrać i trzeba tak, ale jest dobrze. I rozumiem, że tutaj sobie patrzysz, czy wszystko jest tak, jak powinno być. No ja ci nie mogę tego dzwonka darować, no. No widzisz, a ja jeszcze zapomniałem lampek Nixi zabrać, żeby... Ale tam lampy Nixi to jedno, no ale no co to za winda... Ja, słuchaj, dozór techniczny ci powinien chyba za 3, to chyba musi być, nie? No, no i tutaj mamy jeszcze naszego kolejnego kolegę, teraz trzyma aparat, ale możemy go... Patrz, już zepsułem. Nie? Drzwi żeś urwał, no to jak tak można? Urwane drzwi! Przecież mówią, żeby nie domykać, nie szarpać. Też pomaga, nawet tam ludzika zlikwidować. Ja chyba zadzwonię do urzędu dozoru technicznego zaraz. Zgłosimy usterkę windy. Słuchaj, tutaj nie ma rygni, ale jest naklejka, że brak blokady drzwi, także... Nie odbierają. Czy to zgodne z tymi pisami? Słuchaj, ja nie wiem. Ja też nie wiem, jest naklejka, jest informacja, było szczegane, tak? To? No. Naklejka? Dobrze, kończymy, bo modę już nie utrzymuję. Wiktorze, co cię tutaj przywiało? Ja zapraszam Państwa jeszcze Tak naprawdę to przejazdem. Przejazdem. Przypadkowo. Przyjechałeś obejrzeć sobie... Jeszcze to co mam, widzę na co dzień po prostu. Jakby mi było za mało. To może przypomnij naszym widzom, czym się zajmujesz na co dzień? Zajmuję się właśnie konserwowaniem tego, tego i jeszcze tego. I tego też. A to jeszcze masz takie? Dokładnie to takie. 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 To jakbyś czasem wymieniał na nowe, to przyniesiesz tutaj. Mam taką nadzieję. Okej. Okay. A zaświeć 2.
ale... Nie, dwójkę. A, nie działa. A wiesz, dlaczego nie działa dwójka? Bo nie ma. Bo nie ma dwójki, jest jedynka i trójka. Ludzie zasadniczo nie wiedzą, dlaczego się stosuje dwa przyciski. To jak sobie w internet wejdziemy, to najczęstsza teza, jaką ludzie... Bo ja myślałam, że jak winda jest niżej, to trzeba tą, żeby wiedziała, że ma po mnie w górę przyjechać, a tą, żeby wiedziała, że w dół. Powiem szczerze, z jednej strony przeraża mnie głupota ludzka, z drugiej strony naprawdę zachwyca mnie kreatywność, jak głupie rzeczy można wymyślić, bo ja bym na to nie wpadł. A rozwiązanie jest tak proste, że po prostu mówimy windzie, ja chcę jechać na dół, więc klikam po. Winda jak przyjedzie, to mi zaświeci, że jedzie w dół. A jeżeli ja chcę jechać na górę, to wciskam ten przycisk, a winda po przyjeździe mi zaświeci strzałkę w górę i mi powie, że będzie jechać w górę. Więc jeżeli na przykład jedna osoba chce jechać na dół, druga w górę, przyjedzie taka winda, to ten, co jedzie na parter, nie wsiądzie. A dwa naraz, to się zdarzy, kiedy winda przyjedzie pusta. Nie we wszystkich, bo teraz... Patrz, weźmiesz sobie zwykłą pojedynczą, zwykłe 1006 i tam jak pusta kabina przyjedzie, mimo że masz dwie przyciski wciśnięte, to ci obydwa zgasną i zapali dwie szczęki. No. Ale jeżeli odwalisz coś takiego samego na H4, to ci przyjedzie jedna winda i zrobi tak, i przyjedzie druga i zrobi tak. Ale ja powiem tak, jeżeli ktoś by chciał rzucić takie rzeczy w kontener czy coś, to tu chętnie przyjmiemy. Myślę, że w następnych latach zrobi się wystawę, być może nawet stałą, trochę bardziej elegancko niż na tych ławkach szkolnych. Ten, operujesz czułością? No ciemno tu jest, prawda? Dzwonki są podłączone na krótko po 24. Za pierwszym razem dzwoni głośno. A za następnym już nie. Drugi dzwonek głośno. A teraz poczekam chwilę. Znowu dzwonię tym lewym. Znaczy dzwonek jest ten sam, tylko lampka oddzielna. Skąd to się bierze? Ano z tego, że żarówka im cieplejsza, tym ma większy opór i mniejszy prąd przez nią płynie. Jak teraz jest wystygnięta, to przy włączeniu tam chwilowo idzie dość duży prąd. Oczywiście to jest ułamek sekundy, bo zaraz potem ona się świeci, czyli już ma tam ponad 1000 stopni grubo. Ale jak ja puszczę, to ona tak szybko nie stygnie, ona tam ciągle jest dość gorąca. I dopiero jak już zdąży sobie wystyć, to wtedy udar prądowy jest taki, że dzwonek jest w stanie się podebrać. Jeżeli zrobię to szybko, teraz druga, która już jest na pewno zimna, elegancko. Oczywiście to normalnie tak nie działa, tylko jest 48, opornik w szereg, kondensator jeszcze, żeby to na pewno zadzwoniło i te dzwonki wtedy faktycznie tłuką głośno i wyraźnie. A głośny i wyraźny w tym momencie to tylko. Wiktorze, a ja bym ci chciał pokazać takie coś, bo jeszcze nie miałeś okazji widzieć. To są schematy elektryczne i elektryczna aparatura dźwigowa. Materiały szkoleniowe w zakresie dźwigów osobowych prędkości 1,7 metra na sekundę z 72, czyli dość z początku. Jest też instrukcja na przykład regulacji uruchamiania, kiedy taki dźwig dopiero składasz. Czyli dla montażystów. Dla montażystów. Na końcu nawet znajdziemy, bo to jest drugi tom, jest podzielony na dwie. Tu są jeszcze schematy zespołu sterującego do jazd montażowych, żeby już sobie na szybko uruchomić napęd wart Leonarda, kiedy jeszcze nie masz sterowania uruchomionego. Na szybko. Tak, znaczy nie, no na wolno 0,25. Ale w sensie po prostu dla celów taka montażowych. Rewizja. Tak. Tutaj mamy pierwszego H4, czyli 2007-002. Gdzieś to w książce opisali, że to było zamontowane w hotelu jakimś tam, teraz nie będę mówił, bo się pomylę, to jest w książce, ale w Katowicach. I tam to było pierwsze. A tu znajdziemy na przykład schemat od 2005-001, przy czym typowo to były 002 schematy, a to jest 001 i on się trochę różni. Ja bym ci chciał pokazać stronę z obwodem bezpieczeństwa. Tu się ciągnie dalej, bo tu po drodze jeszcze jakiś obwód zamykania drzwi dochodzi. Tu masz kontakty drzwiowe. To jakoś tak się nie dziwię, że zaraz potem były schematy 002, które już wyglądały trochę inaczej. Uproszczony został troszeczkę ten obwód.
Może inaczej. Zwiększona szansa, że nie będzie jeździć z otwartymi drzwiami nie tylko w strefie przystanku, ale ogólnie przez cały budynek. Dokładnie. Szwedzi jednak byli patałach. Przecież tak, wyłączamy wezwania. Ja przetrzymam stycznik wolno, ale proszę załączyć jazdę rewizyjną. Nie jedź. Czekaj, a drzwi może. No jedziesz wolno, tak? A puść. Ja łapam stycznik. Jedź teraz. Co się dzieje? Mamy dużą prędkość na rewizji. Dopiero nasi potem to trochę zracjonalizowali. Wyrzucili obwód bezpieczeństwa z przekaźników. A tam, na tym schemacie, co pokazałem, to tam jest naprawdę tragedia, bo ten obwód bezpieczeństwa to przekaźniki 50 razy wchodzi, jeszcze przez jakieś diody. Dajcie spokój. Może się dużo rzeczy źle wydarzyć. Tam się może bardzo dużo źle wydarzyć. Tak, no i bym przede wszystkim zaczął od wyczyszczenia kontaktów i przeciwkontaktów w drzwiach. No cóż, były czyszczone, tylko trzeba je podoginać jeszcze. A weź czerwonego. Czekaj, tego bez nogi. O, kulawego. Makieta. Albo oczywiście pasażera, tak? A ja się ciebie chciałbym zapytać, jak oceniasz przerobienie windy na centralę telefoniczną? No to jest rewelacyjny pomysł. To już naprawdę szapoba dla ciebie. Za to wszystko, co tutaj wykonałeś. Bo nie wiem, czy widziałeś. Załączymy. Ale tu masz w środku te ciuchy, tak? Czekaj, zrobimy ujęcie z drugiej kamery. Proszę bardzo, widać? Widać. Jak ci się podoba, że tutaj mamy rtęć? Ja mam pół kilo. O, a ja chyba z 6. Ta pozycja powiedzmy na... Tylko to leży w domku rodzinnym, tam babcia urzęduje teraz. Zdrawiamy wszystkich babcie. Moja babcia na szczęście tego, mam nadzieję, nie obejrzy. No jak się dowie, że tam jest rtęć, to... Myślę, że może... A ja nie wiem, czy ten dom jest na mnie przepisany, czy na kogoś innego, to potem może różnie z tą rtęcią być, jeszcze przepadnie i co wtedy? A to drogie rzeczy są, słuchaj, ja sprawdzałem w internecie, co z tą moją zrobić, to drogie rzeczy. Jestem przekonany, że gdyby ludzie wiedzieli, że połowa naszych semaforów kolejowych mryga właśnie dzięki takiej rtęci, to by się chyba wszystkie banany w całej Unii Europejskiej wyprostowały. Ale tutaj w parowozowni, skoro stoją sygnalizatory przejazdowe, to niepoważnym byłoby zastosować cokolwiek innego niż klasyczny kolejowy przekaźnik migowy JRM. Przy długich rurach ten element, który ma przeciwwagę, musi być troszkę bardziej oddalony od osi, w związku z tym on wchodzi w ziemię. A my musieliśmy tak wybrać ten krótki, który nam się dokładnie nam się chowa z ziemią. Drodzy Państwo, w pewnym momencie ta przekładnia zaczyna ciągnąć tabliczkę i pokazuje, że dopiero stan przerzucenia takiego maksymalnego pokazuje, że rogatka jest zamknięta. Szanowni Państwo, serdecznie dziękuję zwiedzającym za przybycie w taką pogodę, a nieobecnych zapraszam następnym razem, jak już będzie ciepło. Dziękuję również Towarzystwu Kolei Wielkopolskiej za to, że te wszystkie graty mogły tutaj cieszyć oczy zwiedzających. To wszystko z mojej strony i do zobaczenia.